Moi drodzy widzowie, witam was bardzo ciepło i serdecznie. I równie serdecznie pozwólcie mi przywitać dzisiejszego gościa mojego studia, Edwarda Wojciecha Jaśmana. Witaj, Wojtku. Witaj, Zygi, witam państwa. Bardzo się cieszę, że mogę cię gościć dziś u mnie w studio, ale zanim rozpoczniemy, dwa słowa o tobie. Ja chciałbym przypomnieć moim widzom, że gościłem Wojtka na moim kanale, a właściwie jego słowa w postaci listu. Przypominam, że ten list był opublikowany przez ciebie ponad 2 tygodnie chyba temu już, prawda? No, były dwa listy, tak, mniej więcej dwa tygodnie temu. Pierwszy list ponad 2 tygodnie temu i list był skierowany do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, i do premiera Polski Donalda Tuska, a list był wyrażeniem swojej opinii na temat tego stanu, krytycznego dosyć stanu, dziś jakby dążenia do usadowienia się w czołówce tych, którzy chcieliby pójść na wojnę z Rosją. Czy dobrze to określiłem, Wojtku? No dobrze, były dwa listy. Pierwszy list był, zachęcał do negocjacji rozwiązania spraw na Ukrainie na drodze pokojowej. Drugi list był pewną polemiką ze słowami ambasadora Magierowskiego, który skrytykował pierwszy list i tam użył pewnych sformułowań, które no, sprawiły, że musieliśmy na nie zareagować, a mianowicie sprowadzenie polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego do likwidacji Rosji na poziomie strategicznym. No, te no rzeczy wymagały tutaj pewnej odpowiedzi, więc pokusiliśmy się na właśnie stworzenie tego listu. Moi drodzy widzowie, chcę tutaj nadmienić, że Wojciech jest współzarządzielem i prezesem Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej, no i jako taki ma prawo, ty masz prawo do wyrażania swojej opinii w imieniu własnym, ale też i tego stowarzyszenia o tym, co dzieje się pomiędzy naszymi narodami, ale i też co dzieje się takiego w Polsce, no bo to jest nasza ojczyzna. A jednak mimo wszystko twoje słowa zostały dość krytycznie przyjęte w niektórych środowiskach. Mimo że szczerze chodziło ci o to, aby polski naród w tym konflikcie nie ucierpiał. No wiesz, bez wątpienia mamy tutaj taką sytuację, że ta polsko-amerykańska partia wojny trzyma się zupełnie nieźle. No, opinie tych ludzi oparte są tutaj głównie o te narracje bardzo oficjalne, które no, przyznam się, że niewiele mają wspólnego naprawdę z rzeczywistością. Tak z rzeczywistością polską, jak i z rzeczywistością ukraińsko-rosyjską. No, Polska nie jest przygotowana do żadnej wojny w tej chwili. To jest oczywiste na żadnym poziomie, bo to jest kwestia nie tylko kwestii militarnych, ale i gospodarczych, i psychologii nawet narodowej naszej. No, po kilkudziesięciu latach pokoju, no, nikt naprawdę nie wie, czym jest wojna w tym momencie, broń widzieliśmy może na filmach w większości, a tutaj jeżeli patrzymy na populację, więc no, Polska tak naprawdę nie ma armii w tej chwili, bo ta armia to jest bardzo ograniczona ilość ludzi, którzy naprawdę mają przeszkolenie. No, rozumiem, że polskie siły zbrojne, te, które naprawdę są zdolne do walki, tak z momentu na moment, to jest jakieś tam 40 tysięcy ludzi może naprawdę, więc no, tak, około 40 tysięcy ten trzon, tak. Tak, no więc mając tak nieliczną armię, trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek równowadze sił, jeżeli chodzi o konflikt z potęgą militarną, jaką jest Rosja. No bez względu na to, jakie mamy tutaj narracje na ten temat, no prawda jest taka, że Rosja jako kraj w tej chwili działa na zasadzie ekonomii wojennej. Tutaj wszystko jest podporządkowane pod właśnie te kwestie związane z uzbrojeniem armii.
w Rosji nigdy nie zlikwidowano poboru wojskowego. W Polsce nie ma przecież poboru, mamy tylko zawodowych żołnierzy i te wojska obrony terytorialnej ostatnio, ale no, to nie są siły, które naprawdę są normalną wojną, normalną armią w tym momencie. No, jak widzimy, obecna wojna to nie jest strzelanie tylko i wyłącznie z kałasznikowów, tylko naprawdę mamy drony, mamy tutaj hipersoniczne pociski, mamy satelitarne naprowadzanie. No, Polska nie ma naprawdę żadnego przygotowania do poważnej tutaj wojny, więc wchodzenie w konflikt, który z góry jest skazany na przegraną, no jest politycznym błędem bez wątpienia, już abstrahuję tutaj od wszystkich innych rzeczy z tym związanych. No, ten list właśnie chciał przekazać tego typu... No właśnie, mam pytanie związane z tym listem, wiesz, bo kiedy słucham ciebie, ale też kiedy byłem te dwa tygodnie temu w tym samym czasie, kiedy słuchałem i prezydenta Polski, i marszałka Sejmu szczególnie, to miałem takie poczucie, że oni mówią o czymś zupełnie nierealnym. To jest coś, co no nie może się to wydarzyć, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, nie jesteśmy w stanie. A jednak zdecydowałeś się na taki list. Co cię poruszyło? Słuchaj, no to jest jakby analiza tego, czym jest polska scena polityczna też. No, polska scena polityczna nie jest czymś suwerennym naprawdę i tak naprawdę no, nasze władze tutaj podejmują decyzje, które głównie oparte są o wytyczne przychodzące z zewnątrz, jak widać. Trudno mówić o interesie narodowym tutaj, jeżeli chodzi o właśnie wchodzenie w konflikt z Rosją. No, Rosja ma nieprawdopodobnie większy potencjał od nas, więc nie ma tutaj żadnych szans na jakąkolwiek długotrwałą walkę równorzędną. No, prawdopodobnie po tygodniu skończy się nam amunicja w ogóle. Z tego, co słyszę, Polska nie jest przygotowana nawet od tej strony do jakiejkolwiek walki. No, zadajemy sobie więc pytanie, no, czemu to ma służyć? No, jesteśmy tutaj kierowani do walki na zasadzie no, konfliktu zastępczego, to tak naprawdę w interesach nie własnych, tylko cudzych. No, możemy zdefiniować te tutaj interesy oczywiście. Czy da się to zdefiniować? Bo dzisiaj no, etykietami są narody, są państwa. One są tylko etykietami w tym konflikcie. Ale tak naprawdę siły czy mocodawcy są po innej stronie. Wiesz, no ja o tym mówię właśnie, że geopolityka, na której się tak koncentrujemy, w pewnym sensie wręcz jest światłem odbitym, jak mówię, czegoś, co się dzieje na poziomie globalnym i transnacjonalnym tak naprawdę. Są siły, które ustalają tutaj zarówno agendy, jak i reguły gry i te reguły są potem sprowadzane na poziom państwowości takiej czy innej, w sensie wymuszenia pewnych zachowań. No, to jest rola tego wielkiego kapitału. No, nie ma bez wątpienia tutaj żadnej możliwości, że taki powiedzmy polityk A czy B zarabiający tam 100 czy 200 tysięcy euro czy dolarów naprawdę ma tą samą wagę, co powiedzmy CEO BlackRock, firmy, która ma biliony dolarów, jeżeli chodzi o tutaj wszystkie te aktywa i te aktywa są tam 20, powiedzmy 5 razy większe niż cały dochód narodowy Polski. No, to są te relacje. No, ja też przestrzegam tutaj przed widzeniem tylko i wyłącznie korporacji, które rządzą tymi agendami, bo tak naprawdę za każdą korporacją stoją ludzie, więc tak no, nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś teorie naprawdę, które potem zostaną scharakteryzowane jako spiskowe, ale no, patrząc na to, jak naprawdę tutaj te decyzje są
podejmowane na świecie przez różne bardzo nietransparentne i przez nikogo niewybierane gremia, musimy sobie ekstrapolować tutaj i wychodzić na pozycje, które no skłaniają nas do jakichś ostatecznych konkluzji również w tych kwestiach. No ja nie będę tutaj wymieniać nazwisk, bo ja często właśnie mówię, że nikt mnie tam do tych gremiów nie zaprasza, więc trudno jest mi wiedzieć dokładnie, co się tam dzieje. Natomiast no, ta ekstrapolacja no, to jest coś, co każda intelektualnie jakoś tam, może nawet nie szczególnie zaawansowana osoba jest w stanie uchwycić w tym momencie. To, te rzeczy są bardzo widoczne. No, szczególnie właśnie ostatnie lata to pokazują, wszystkie te agenty tutaj od klimatycznych po zdrowotne. To są te rzeczy, które no, nie są wymyślane na poziomie państw narodowych, tylko właśnie w takich gremiach transnacjonalnych, ponadpaństwowych, ponadnarodowych. No, te rzeczy są no, dla wielu osób coraz bardziej jakby widoczne i oczywiste w tym momencie. No, Polska nie jest krajem bardzo suwerennym tutaj, jak widać. No, ten wojenny zapał naszych elit jest czymś zdumiewającym tak naprawdę. Pobudzany z zewnątrz. W sensie, to nie może się dla nas naprawdę dobrze skończyć. To na wielu tutaj poziomach to jest widoczne. Ale wiesz, no, jeżeli mamy patrzeć, dlaczego tutaj tak tym różnym siłom zależy na tym konflikcie. No, jest wiele płaszczyzn naprawdę, na których ta rzeczywistość jest rozgrywana. To nie jest tak, że to jest tylko no, tutaj kwestia przejęcia terenu, powiedzmy, no, przez jedną czy drugą stronę, tylko no, są różne zamysły, które często być może nawet mogą wybiegać tam 50 lat do przodu, w sensie uniemożliwienia pewnych również rzeczy. No, głównym wątkiem tutaj w moim przekonaniu to nawet nie jest ten wątek wojny zastępczej Zachodu z Rosją, tylko to tak naprawdę uniemożliwienia jakiejś większej fuzji interesów między światem euroazjatyckim i zachodnią Europą tak naprawdę. Gdyby do tego doszło, no to to jest tak naprawdę koniec tego świata angloamerykańskiego, który w tej chwili dominuje. No, bez wątpienia ten wątek jest tutaj też przez różnych ludzi no, rozgrywany i tak naprawdę no, polityka to nie jest kwestia tutaj jakiejś wartości, tylko gry interesów, więc te rzeczy no, są dosyć oczywiste chyba. Wojtku, w Twoim liście zawarto było wiele słów o pokoju, o tym, jak do niego dążyć. Ja sobie zadałem dzisiaj takie pytanie, zresztą taki też mam tytuł tej audycji, jak powstaje pokój? Ty mówisz wprost o tym, że no, do rozwiązania konfliktu nie dąży się poprzez wojnę, bo wojna nigdy nie przynosi pokoju, zawsze są ofiary w wojnie. Zatem jak dążyć do pokoju? Czy mógłbyś nam poradzić? No słuchaj, najpierw trzeba jakby zdefiniować, na czym ten konflikt polega. No, ja mówię, że jest to zderzenie takich geopolitycznych, sejsmicznych płyt tej euroazjatyckiej i euroatlantyckiej. No, to jest ten moment, że mamy tutaj przeciwstawne interesy tak naprawdę. Z jednej strony tej azjatyckiej chodzi o to, żeby stworzyć jedną przestrzeń gospodarczą i w pewnym momencie pewnie no, również polityczną w jakimś stopniu od Pekinu po Lizbonę, czyli od Władywostoku po Lizbonę. No, to jest ten jeden taki strategiczny, długoplanowy zamysł tutaj. Z drugiej strony a wszyscy wiemy, to jeszcze Zbigniew Brzeziński to w latach 90. nam tutaj tłumaczył, że Rosja bez Ukrainy to jest podrzędne, może silne państwo, ale no, dosyć lokalne w swoim znaczeniu. Z Ukrainą jest mocarstwem światowym, więc no, kwestia uniemożliwienia Rosji odgrywania tej roli z punktu widzenia tych sił
euroatlantyckich jest kwestią kluczową. No, to jest nie tylko kwestia przechwycenia tutaj terytorium i zasobów i ziemi, bo to już te korporacje zachodnie uczyniły, ale no są też te wątki właśnie strategiczne, długoplanowe, które są w pewnym sensie nawet ważniejsze niż jakieś zyski tutaj, bo tak naprawdę no, chodzi o kontrolę nad rozwojem tutaj świata w przyszłości. To nie jest tylko kwestia naprawdę pieniędzy. No, często ludzie mówią, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, ja tak nie uważam. Tak naprawdę nie chodzi o władzę. Tylko chodzi o władzę i kontrolę. Pieniądze są pochodną tak naprawdę władzy i kontroli. I to jest rzecz jakby dla mnie dosyć oczywista. No więc mając to spięcie tych tutaj dwóch niebagatelnych sił, mamy do czynienia z sytuacją naprawdę bardzo groźną, bo to jest tak, że ani jedna, ani druga strona nie może popuścić, bo no, przegrana jest równoznaczna z eliminacją długoplanowym jakby tutaj planie, w sensie patrzenia na to, no, nie po pozycji tamtej, jak to się mówi, bieżączki medialnej, tylko z pozycji no, lat tam 20-50 do przodu myśląc. No, poważne państwa i poważne siły myślą w tych kategoriach. No, w polskiej scenie politycznej tego typu myślenie jest no, bardzo rzadkie, jeżeli w ogóle się pojawia. No, więc dlaczego pokój tutaj jest istotny? No, jeżeli dojdzie do konfliktu tych płyt tutaj na naszym terenie, no to będzie kataklizm tak naprawdę dla nas. No, niekoniecznie musi być to kataklizm dla ludzi, którzy tam będą manipulować tym, powiedzmy w Londynie, w Waszyngtonie, czy w Tel Awiwie, czy w Berlinie, czy w Brukseli, ale bez wątpienia dla nas to się dobrze skończyć nie może. No, jeżeli wypuszcza się tutaj na nas, czy też nas na tą pierwszą linię frontu i tak naprawdę no, nie ma Zachód specjalnie ani możliwości, ani chęci, ani żeby ochoty. Tak. Dokładnie wspomagać w tym. No, bo chyba tylko naiwne osoby myślą, że to nie będzie jakaś powtórka z 1939 roku, jeżeli do tego dojdzie. No, Wielka Brytania ma, nie wiem, 250 czołgów chyba tylko wyłącznie w tym momencie. No, trudno traktować Wielką Brytanię, podobnie zresztą Francję, jako siły, które tak są zdolne tutaj naprawdę militarnie cokolwiek zrobić. Chyba że dojdzie naprawdę do eskalacji na poziomie nuklearnym, ale no, wtedy to niewiele z nas tutaj wszystkich jakby zostanie. Więc tak, no, ważne jest, żeby myśleć w kategoriach negocjacji tak naprawdę i rozwiązania tego za pomocą no, jakichś kompromisów i uniknięcia tego. No, nie wiem, na ile tutaj na Zachodzie jest chęć naprawdę kierowania się w tą stronę, bo widać to wyraźnie na przykład już w kwietniu 2022 w Istambule, kiedy prawie doszło do porozumienia między Ukrainą a Rosją, ale się pojawił Boris Johnson, który to jakby rozwalił natychmiast i od tego czasu mamy tutaj tylko eskalację i eskalację, więc no. Czy ty widzisz dzisiaj z innej strony takie wysiłki, które by zmierzały do, nie wiem, czegoś w rodzaju kongresu pokojowego, czy takie inicjatywy? Widzisz coś takiego? Wiesz, no ja myślę, że rośnie świadomość na Ukrainie również tego faktu, że ta wojna jest przegrana. No, sam fakt, no ja jestem rosyjskojęzyczny też w tym sensie, że dosyć jakby tam ten rosyjski jeszcze ze szkoły. Pamiętasz, pamiętam, ja więc też. Słucham tego, co się mówi zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, jak i na Białorusi. I to z różnych stron słucham komentarzy. No, wiem, że w tej chwili duża część społeczeństwa ukraińskiego no, chce pokoju, tak naprawdę nie chce kontynuacji tej wojny. No, sam fakt, że masz kilkanaście milionów ludzi, którzy wyjechali
z Ukrainy, no ostatnio wcale niekoniecznie z terenów objętych walkami. Świadczy o tym, że no mają dosyć jakby mało chęci, żeby partycypować w tej wojnie. Tak, jak są również, zakładnikami. Są również prawdopodobnie niespecjalnie przekonani, że Ukraina jako państwo ma przyszłość w tym momencie, przynajmniej w tym kształcie, w jakim znali Ukrainę. No, tutaj też nie pamiętamy o tym, że Ukraina zmniejszyła się o jakieś 60% prawie, jeżeli chodzi o populację. W 1991 roku to państwo miało prawie 52 miliony ludności. W tej chwili no, różnie mówią między 18 a 24, więc tak. To jest skala jakby tutaj tego problemu też. Nie ma kim walczyć nawet z tą Rosją, więc stąd też te zabiegi międzynarodowe, żeby nas wciągnąć w ten konflikt. Co radziłbyś zatem gorącym głową w Polsce? I myślę o zwykłych ludziach, którzy, wiesz, ja twierdzę zawsze, że wojna czy pokój to jest zawsze w naszych sercach. Czy my jesteśmy gotowi bardziej na pokój, czy bardziej na wojnę? Co w nas jest? Co byś radził dzisiaj takim zwykłym ludziom? Jak to przyjmować? Słuchaj, no większość z nas, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie jest takim produktem kultury masowej tak naprawdę przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Skierowani zostaliśmy tutaj w takie bardziej sfery prywatności. Mało kto się zastanawia nawet nad problemami wojny i pokoju w tym momencie. No, większość z nas śpi i nawet nie ma świadomości tego, że nasza rzeczywistość taka, jaka ona jest w tym momencie, może jutro przestać istnieć. No, przypominam wszystkim, że 30, powiedzmy, sierpnia 1939 roku był pięknym letnim dniem i ludzie pili sobie w kawiarniach herbaty i kawy i leżeli na plażach, a dzień później świat się skończył. No. I tego typu zagrożenie tutaj naprawdę istnieje. Jeżeli wejdziemy naprawdę w tą wojnę w sensie poważnych eskalacji. No, zachowania naszych elit są zupełnie skandaliczne. Wypowiedzi typu pana Hołowni o wdeptywaniu Putina w ziemię, no to jest po prostu kompletnie nieodpowiedzialne z jednej strony, z drugiej strony głupie. No, to niczemu nie służy tak naprawdę, poza tym, że buduje tutaj również z drugiej strony właśnie reakcje podobne, bo no, to nie jest tak, że Rosjanie nie słyszą tego typu wypowiedzi, to buduje tutaj pewien obraz naszych nie tylko elit, ale w ogóle nas Polaków też. Nie mówię, że to jest obraz, który jest jakoś tam kultywowany przez całe społeczeństwo, to tak nie jest, ale no są też bardzo takie polakożercze wypowiedzi płynące z tamtej strony i no w pewnym sensie zasługujemy na to, mając takich liderów jak pan Hołownia z tak głupimi zachowaniami. No ale to można tutaj się spierać, czy to jest kwestia tylko jego głupoty i kompleksów, czy też jest to kwestia no, jakiejś tutaj psychotechniki i po prostu przygotowywania. Politycznej tymczasowej potrzeby. Manipulacji pewnej, przygotowywania nas tutaj psychologicznie jakoś do pewnych rzeczy, które już są i tak ustalone. Ja nie mówię, że tak jest, bo ja wcale nie myślę, że rzeczywistość już jest jakoś kompletnie zdefiniowana i że tutaj nie ma innych możliwości z wyjątkiem wojny, bo myślę, że dalej istnieje możliwość, że pewne siły na przykład na samej Ukrainie są w stanie być może tutaj wymusić też pewne inne zachowania. No, nie jest to takie proste, bo no, ale armia ukraińska też nie chce tak specjalnie walczyć. Świadczy o tym nawet tutaj fakt ustalenia bezpośrednich linii komunikacyjnych między generałem Załużnym i Gerasimowem. No, nie wiem, czy to była jedyna przyczyna, dla której go odsunięto
od zarządzania armią ukraińską, czy tam było więcej różnych konfliktów, ale no, świadczy to o tym, że raczej generalicja ukraińska tutaj za czasów pana Załużnego no, miała tą świadomość, że ta wojna już do niczego naprawdę nie prowadzi. I tutaj chodziło o limitowanie naprawdę strat. No, nie jest to takie proste, bo no, cała ta scena polityczna ukraińska jest kompletnie uzależniona od Zachodu. No, jest nie tylko skorumpowana, ale kompletnie jej istnienie wręcz zależy od tego, czy jest wspierana, czy nie no, przez Zachód. Więc no, tutaj Ukraina, podobnie jak i Polska, tak naprawdę jest w dużej mierze zarządzana z zewnątrz, wydaje mi się. Wojtku, czy my jako Polonia możemy mieć jakiś realny wpływ na pokojowe zakończenie tego konfliktu? Wiesz, no bo możemy być może wymuszać pewne dyskusje. No, tak się stało, przyznam, że jestem dosyć zaskoczony tutaj rozmiarami reakcją tej na ten list. Bo ten list no, krytycznie, ale był tam publikowany przynajmniej w kilkunastu głównych mediach w Polsce. No, oczywiście nie był komentowany w sposób jakiś pozytywny, tylko raczej negatywny, no ale bez wątpienia wymusił no, dużą dyskusję na ten temat. No, na ile ta dyskusja jest tutaj w stanie zahamować pewne procesy, no nie wiem, no, nie jestem zbyt optymistyczny, bo tak naprawdę, no, jeżeli ta cała nasza elita jest tak strasznie tutaj uzależniona od jakichś dyrektyw przychodzących z zewnątrz, no trudno jest naprawdę równać to z oporem społecznym, ale bez wątpienia tego typu rzeczy stwarzają tutaj taką sytuację pewnej niepewności, jeżeli chodzi o nasze władze i z drugiej strony no, jest to im bardzo niewygodne, że tego typu narracje powstają, bo jednak do tej pory była tylko jedna narracja tutaj złej Rosji. No, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest kwestia dobra i zła tutaj, tylko zderzenia naprawdę wzajemnie wykluczających się interesów bardzo, bardzo dużych sił geopolitycznych. Do wyobraźni przemówiło kilka zdań z tego listu, między innymi to, jak tam zamierzamy daleko dojść? Czy zdobyć tylko obrzeża, czy dojść do Kremla? To podziałało na wyobraźnię i wielu ludzi do mnie zadzwoniło z przejęciem i zgrozą, że przecież nie możemy tego dopuścić. Czyli efekt być może, że celowy, a może uboczny tego listu jest taki, że w ludziach zaczyna się budzić pewność, że elity nie prowadzą nas w dobrym kierunku. Być może, że oto nam, że to jest ta droga właśnie, do której powinniśmy dążyć, aby budzić świadomość w ludziach. No słuchaj, te pytania były prowokacyjne specjalnie. To o to chodziło, żeby tutaj ludzi do myślenia pobudzić. No, jeżeli mówimy o strategicznej przegranej Rosji, no to coś to musi znaczyć, czyli no, tak. Trzeba to zdefiniować. No nie wiem, niektórzy myślą, że zatykanie naszych flag na ruinach Kremla to będzie znak, że osiągnęliśmy swój cel. Inni mówią, że musimy nie zatrzymywać się na Kremlu, tylko dojść do Władywostoku no, i tą Rosję rozparcelować. No ja myślę, że to bardzo jest takie no, mało realne i naprawdę rozwiedzione z rzeczywistością myślenie, no bo myślę, że Rosja przetrwa te konflikty tutaj i tak naprawdę też istnienie Rosji, no można tworzyć też taką narrację, tutaj jest potrzebne Zachodowi w tym sensie, że gdyby Rosja się rozpadła, no to tak no naprawdę tak. Będzie to równoznaczne z ekspansją Chin na tereny, które stworzą z Chin no, potęgę jeszcze większą niż jest teraz, więc tak naprawdę
No, patrząc na to, jak Putin się tutaj zachowuje przez ostatnie 20 lat, ja śmiem twierdzić, że on dalej siedzi okrakiem tutaj na tym płocie i z jednej strony wszystko wskazuje na to, że się dogadał z Chińczykami, ale tak naprawdę no, tutaj te wszystkie kanały komunikacyjne z Zachodem są otwarte. No, większość ludzi w Polsce nigdy nie słyszała o tym, że w 2012 Putin Amerykanom dał bazę wojskową w Rosji, Ulianowskie. To jest baza, którą oni tam mieli przez nie wiem dokładnie ile lat. Z tej bazy obsługiwano i Afganistan, i Irak, i Syrię, nawet w sytuacji konfliktu naprawdę interesów w Syrii, to Amerykanie dalej korzystali z tej bazy. No, o czym to świadczy? No, o czym świadczy, że Putin cały czas chciał się ze światem zachodnim dogadać. No, podobnie jest teraz. Kijów nie wygląda tak jak Gaza, tylko ludzie dalej siedzą w kawiarniach i piją kawę. I co zostali, no, o czym to świadczy? No, świadczy o tym, że nie jest to wojna totalna bez wątpienia. Chodzi o wymuszenie pewnych zachowań od elit tutaj ukraińskich w sensie neutralności, ale nawet sama ta agresja, tak zwana, niczym nie usprawiedliwiona, jak to się mówi w tej oficjalnej narracji, no to nie był jakiś frontalny, absolutny atak na państwowość ukraińską, tylko była to dosyć no, nieliczna naprawdę armia 90 tysięcy żołnierzy, która napadła na armię, która w tym czasie miała 600 tysięcy żołnierzy. Była to raczej próba no, stworzenia pewnej presji tak naprawdę politycznej i to się udało po 2 miesiące później. Tutaj Turcja i Izrael sprowadziły Ukrainę i Rosję do wspólnego stołu negocjacyjnego w Istambule i prawie doszło do ugody w tym momencie. No, jak wiemy, nie Gdyby skończyło nie, się to tak, ugodą gdyby nie z Jones. powodu. No, on był tylko wysłannikiem tutaj pewnych sił. To jest tak, że oczywiście to nie jest to personalna jego ingerencja tutaj, stały za nim pewne siły i interesy. Ale no, ja patrzę właśnie na to, co się dzieje, jako dalej taką próbę właśnie wymuszenia tutaj tej neutralności Ukrainy, a nie naprawdę jakiejś agresji skierowanej na cały Zachód. I no, bez wątpienia nie widzę tutaj naprawdę w Moskwie jakichś zakusów na to, żeby zajmować Warszawę i Berlin i Paryż w najbliższym czasie. No, Rosja może się zmienić również za lat 10, 20 i 30. Jest państwem imperialnym bez wątpienia. No, Putin jest takim właściwie liberałem nawet tam w pewnym sensie, bo no, słyszymy głosy znacznie bardziej radykalne. No, są siły, które dawno by tą wojnę już zakończyły, no, doprowadzając do tego, że Kijów wyglądałby jak Gaza. No, nie jest to chyba specjalnie politycznie z punktu widzenia interesów Rosji mądre również, bo to odcięłoby ich już raz na długie lata od tutaj kontaktów z Zachodem, na których ich tak zależy. No, jest ten wątek też, o którym mówię, ten wątek też jest nieznany w Polsce zupełnie. Putin jest zakładnikiem swojej własnej klasy politycznej, która ulokowała wszystkie swoje aktywa w rajach podatkowych Zachodu, tak naprawdę. Oj tak. Cała masa jest rozmaitych opracowań, które mówią, że no, nie wiem, znam takie jedno z 2018 roku, które mówi, że blisko 60%, równowartość 60% dochodu narodowego Rosji, a mówimy tutaj po polsku o ponad bilionie dolarów, po angielsku to ponad trylion, jest ulokowana na kontach prywatnych w rajach podatkowych I różnych. No, zablokowana. nie jest zablokowana Nie jest właśnie. zablokowana. Część jest zablokowana, tam mamy takich czy innych oligarchów, którzy się jakoś tam bardziej narazili, ale to jest tak, że
te prywatne aktywa rosyjskich, nie tylko oligarchów, tylko całej tej klasy politycznej. Mówimy tutaj o no, na pewno nie dziesiątkach tysięcy ludzi, ale może nawet setkach tysięcy ludzi. To są aktywa większe niż te 300 miliardów dolarów zablokowanych aktywów państwowych Rosji. To być może nawet to są sumy przekraczające te aktywa pięcio albo nawet może i dziesięciokrotnie. No, nikt dokładnie tych sum nie zna, ale no, wszystko wskazuje na to, że ci ludzie no, bardziej sobie cenią właśnie wszystkie te swoje jachty na Morzu Śródziemnym i swoje penthouse'y w Londynie i pałace w Miami niż naprawdę losy i interesy Rosji. Więc no, to jest cała klasa polityczna w Rosji i ta klasa jest skierowana w swoim myśleniu na Zachód. No, duża część społeczeństwa również rosyjskiego tak naprawdę nie jest różna od naszego społeczeństwa w tym sensie, że przez 50, przepraszam, no może trochę mniej, no ale też przez długie lata byli obrabiani tą kulturą masową, która to kultura no, ma taką jakąś takie działanie takiej urawniłowki, jak to się mówiło w komunizmie, że wszyscy stajemy się podobni bez względu na to, czy jesteśmy z Indonezji, czy z Chile, czy z Czechosłowacji dawnej, to jesteśmy urabiani w podobny sposób, tymi samymi treściami i to no, efektem tego jest właśnie taka atomizacja społeczna i brak zainteresowania czymkolwiek poza własnymi prywatnymi interesami. To w Rosji, w Polsce, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych jest dosyć dosyć widoczne. Wojtku, chciałbym cię na koniec zapytać, czy jest w tobie odrobina optymizmu co do tej sytuacji? No, ja jestem optymistą. To jest tak, że myślę, że te siły globalistyczne chcą ugryźć zbyt dużo tak naprawdę i że to jest takie wahadło, które lada moment zacznie wychylać się w drugą stronę tak naprawdę, bo no, dochodzi tutaj do zdecydowanego takiego przegięcia tej pałki w tym sensie, że no, za dużo jest takich zdecydowanie antyludzkich agent, które na nas się tutaj zrzuca i to w pewnym momencie musi... Chciwość jest za duża? Proszę? Ta chciwość jest zbyt duża? No to, chciwość na władzę? Tak, no bez wątpienia to jest próba stworzenia to takiego absolutnego globalnego totalitaryzmu zarządzanego no, tak naprawdę z jednego centrum. No, problem jest taki, że no, Polska nie należy do tego klubu, w którym się te decyzje podejmuje i to większość krajów do tego klubu nie należy. No, Rosja w moim przekonaniu przez ostatnie tam 20 lat za Putina starała się do tego klubu dołączyć, ale tak naprawdę to, co obserwujemy w dużej mierze, to jest no, zawiedziona miłość do Zachodu tak naprawdę. To się nie udało, bo Zachód miał inne plany. Zachód miał inne plany. Zachód chciał naprawdę Rosję widzieć tutaj jako strukturę neokolonialną tak naprawdę, a nie jakiegoś równoprawnego partnera w tych kwestiach. Ale zauważ to, że dalej Rosja czyni tutaj te kroki w stronę Zachodu, właśnie nawet te różne kwestie zdrowotne nawet. Rosja, nie wiem, 2-3-4 dni temu zadeklarowała, że dalej będzie kooperować z WHO, tą Światową Organizacją Zdrowia, no, która jest no, strukturą mocno podejrzaną, jak wiemy. No, to nie chcę tutaj bardziej jakichś drastycznych słów używać, ale no, jeżeli Putin na tym etapie nawet tutaj czyni takie kroki, to znaczy, że dalej jest skłonny tutaj trzymać te kanały jakieś komunikacji otwarte z Zachodem i że tak naprawdę chce się dogadać. No, nie, problem jest taki, że no,
druga strona nie chce Nie się chce specjalnie słuchać. dogadywać. Inna sprawa, że no, jeżeli by się dogadała, no to będzie to naprawdę jej porażką tak ostatecznie. Bo, no, ja myślę, że trudno będzie zatrzymać tutaj te kwestie tej większej integracji właśnie euroazjatyckiej długoplanowo tak naprawdę, bo no, siła Stanów Zjednoczonych, które są głównym tutaj graczem w NATO i które w dużej mierze no, ten świat angloamerykański kontroluje zachodnią Europę, no tutaj siła ta jest coraz bardziej ograniczona, jak widać, te kwestie no, naszych finansów nawet mogą sprawić całej gospodarki, tak. Że tutaj różne rzeczy się posypią bardzo szybko. No już abstrahuję od podziału społecznego i naprawdę walki politycznej, która się odbywa w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. Bo to są też jakby kompletnie inne wizje rozwoju tutaj Stanów Zjednoczonych. Więc no, nie ma żadnych gwarancji, że za kilka lat czy kilkanaście będziemy mieć w Europie Wschodniej i centralnej tą samą sytuację w sensie partycypacji NATO, w partycypacji Stanów Zjednoczonych. No, może się okazać, że nagle się obudzimy skonfliktowani tutaj z Wschodem i Zachodem i to będzie bardzo niewygodna sytuacja. No, długoplanowa normalizacja kontaktów z sąsiadami to jest klucz naprawdę do sukcesu tutaj. I więc no, to jest jakby przesłanie tutaj moje. No, chcę powiedzieć, że to, co powiedziałem, to są moje własne opinie. Proszę nie traktować tego jako jakiś stanowisk organizacji, z którym jestem związany, dlatego że no, nawet w naszych zarządach tutaj są różne pomysły i różne dyskusje i często nawet sprzeczne z sobą, więc no, są to moje opinie. No, tak, jesteś dzisiaj prywatnie moim prywatnym gościem i tak cię traktuję, Wojtku. No tak, tak, to trzymajmy. Bardzo ci dziękuję za te dość obszerne wyjaśnienia, twój punkt widzenia, a jednocześnie wyłapuję z tej naszej rozmowy to przesłanie, w którym mówisz o tym, że jednak jest nadzieja na to, że pokój może zagościć nie tylko w naszych sercach, ale i w tej naszej przestrzeni. Słuchaj, no każda wojna się kończy pokojem. To jest tak, że no, jak długo Ukraina jest w stanie tą wojnę prowadzić? No, Ukraina sama nie jest w stanie prowadzić tej wojny, bo w tej chwili już nawet kwestie budżetowe sprawiają, że bez 10 miliardów dolarów miesięcznie pomocy z zewnątrz dawno by się zawaliła pod własnym ciężarem. No, tam nie ma pieniędzy ani na pensje dla urzędników, ani na pensje dla żołnierzy, ani na emerytury dla no, wszystkich emerytów. No, to są rzeczy, które no, ostatecznie was państwa naprawdę na poły upadłego w tym momencie i tutaj żadna pomoc z Zachodu nie jest w stanie tego długoplanowo jakby utrzymać. No, nie wiem naprawdę, na co liczą tutaj różne siły na Zachodzie, bo no, jest taki moment, kiedy nie będzie dalej możliwości wysyłania tutaj tej pomocy. Ja, no, pokonanie Rosji, no, wydaje mi się, że to jest dosyć no, mało prawdopodobne, że Ukraina jest w stanie to zrobić. No, patrząc na stan armii ukraińskiej również, no, nie jestem jakimś specjalistą od wojskowości bez wątpienia, ale no, jeżeli w tej chwili przeciętny wiek żołnierza ukraińskiego to jest 47 lat, to o czym to świadczy? No, świadczy o tym, że to młode pokolenie albo leży już w grobie, albo po prostu uciekło i nie chce walczyć, więc no, nie ma specjalnie tutaj wielkich nadziei, że to się jakoś zmieni. No, nie wiem, można prawnie zadekretować to i tamto i usiłować ludzi jakoś zmusić. I, nie wiem, no, kooperacja międzynarodowa, tutaj nagle różne kraje mogą zmuszać tych młodych Ukraińców do powrotu na Ukrainę, gdzie natychmiast staną się mięsem armatnim, ale no, to budzi całą masę tutaj problemów
społecznych i politycznych też, Moralnych też. no moralnych, finansowych, no cała masa rozmaitych rzeczy. Więc no, Polska ma być może tym dodatkowym mięsem armatnim, ale tutaj pojawia się ten dodatkowy wątek, o którym do tej pory nie mówiliśmy. Ten światowy globalizm chce likwidacji państw narodowych. No, co lepiej likwiduje państwa narodowe niż wojna? No, nie ma niczego lepszego tak naprawdę. Więc ten świat anglosaski, czy ten Zachód jednak no, patrzy na nas jako tutaj przeszkodę w realizacji czy to tych wątków globalizacji czy federalizacji Europy. Państwo narodowe to nie jest to, o co im chodzi, więc osłabienie zarówno Rosji, jak i wszystkich tych państw narodowych w Europie Wschodniej i Centralnej to jest jakby klucz, ale to, no, to wojna osłabia też zachodnią Europę, to widać wyraźnie, że gospodarczo to nie służy gospodarce niemieckiej, no tu szczególnie to widać, bo te dostawy powiedzmy energii nagle się skończyły, taniej rosyjskiej, wysadzono Nord Stream, no i proszę spojrzeć też na reakcję Niemiec, no ta reakcja była nijaka, o czym to świadczy, o tym, że nawet Niemcy nie są specjalnie suwerenne tutaj, jeżeli z dnia na dzień odcina im się 30% dostaw energii i oni nie są w stanie politycznie tutaj żadnego niczego zrobić, oświadczenia tak. na ten temat nawet wydać, mimo że upływa już ładnych kilka miesięcy od tego czasu, no świadczy o tym, to o tym, że są w dużej mierze kontrolowane przez te same siły, przez które Polska jest kontrolowana. No, też taki łatwy tutaj wątek, który może to uzmysłowić. To nie jest tak, że Niemcy mają bazy pod Waszyngtonem, tylko Waszyngton ma bazy pod Berlinem, więc to też jakby ilustruje tutaj tę sytuację. Ale no, ja nie chcę tego przedstawiać tutaj w kategoriach takich konfliktów narodowych czy państwowych, międzypaństwowych. Jest ten wątek transnacjonalny, który stoi nad tym wszystkim, ten globalistyczny wątek, który no, tak naprawdę gdzieś tam rozdaje te karty. Wojtku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za to, że zechciałeś być moim gościem. Mam taką nadzieję, że kiedy będzie taka sytuacja, w której się zmieni coś tam w naszym świecie, czyli Polsce i na Ukrainie, to zechcesz przyjąć ponownie moje zaproszenie do audycji i skomentować to, jeśli pozwolisz. No, dziękuję za zaproszenie, chętnie, jak najbardziej. No, dziękuję Tobie i dziękuję Państwu za uwagę. Czego Ci życzyć na dzisiaj? Wieczór? No, za chwilę mam spotkanie z grupą prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej, bo sam też dalej jestem prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Południowej Kalifornii. To jest ta moja druga prezesura. Więc tutaj... To życzę Wam owocnego spotkania. No to nie będzie specjalnie owocne spotkanie, bo tutaj moja pozycja jest mocno krytykowana właśnie. Raczej większość prezesów, no myślę, że to jest właśnie kwestia zbyt małego zainteresowania naprawdę tym, co się dzieje i ulegania tutaj tym oficjalnym narracjom, które, tak jak już powiedziałem, niespecjalnie są dobrym odwzorowaniem rzeczywistości, więc no, będzie to dosyć ciężkie spotkanie. A jednak wszystkiego dobrego, Wojtku. No dziękuję, jeszcze raz dziękuję Tobie i Trzymaj Państwu. Trzymaj się. Do następnego razu. Cześć.